Serdecznie witam Państwa. Cieszę się, że ta sesja została zorganizowana przez klub studencki na naszej uczelni, że ma taki temat i że ten temat zainteresował osoby z różnych środowisk i nie tylko studenckich. To jest bardzo pokrzepiające. A temat jest wyjątkowo ważny, dlatego że współcześnie obserwujemy jakiś niezwykły, ale celowy zamęt pojęciowy, jaki towarzyszy takim terminom jak cywilizacja czy naród. Dlatego warto cały czas to jakoś porządkować, żeby nie ulec tej manipulacji, no, czego takim najbardziej jaskrawym przykładem jest to, co wyprawiają ze słowem faszyzm. To już po prostu przechodzi wszelkie granice, jakie można sobie wyobrazić. Otóż, jeżeli chcielibyśmy zrekonstruować pojęcie narodu w cywilizacji łacińskiej, to musimy je wyeksponować na tle innych koncepcji. Oczywiście tych koncepcji jest bardzo dużo, ale te, które dzisiaj dominują, to są właściwie dwie. Pierwsza to jest rozumienie biologiczne, kiedy dosłownie rozumie się słowo naród od rodzić, czyli do narodu należy ten, kto jest tej samej krwi. I to byłoby pierwsze rozumienie, które traktowane jest w sposób zasadniczo pejoratywny, negatywny ze względu na konotacje związane z narodowym socjalizmem i rasizmem, jaki pojawił się w Niemczech. Następnie mamy rozumienie polityczne, gdzie naród to są obywatele jakiegoś państwa. Jest to rozumienie, które pojawiło się wraz z rewolucją francuską i które zostało przeszczepione na nowo powstające państwo Stany Zjednoczone, gdzie właśnie możemy przeczytać takie sformułowanie my naród, we nation, prawda? Ale to dla nas, Polaków, to jest, brzmi o tyle dziwnie, że raczej narodowość łączymy właśnie ze wspólnym pochodzeniem i z tym, co mieści się pod pojęciem narodu już w trzecim znaczeniu. Natomiast te grupy narodowościowe, różne w Stanach Zjednoczonych, to są określane jako grupy etniczne, gdzie właściwie posługują się słowem greckim, które znaczy to samo co słowo łacińskie. To są takie przeskoki słowne. I otóż, jakie jest to trzecie rozumienie, które jest najważniejsze? Jest to rozumienie właśnie cywilizacyjne. Czyli naród będzie pewną wspólnotą cywilizacyjną przede wszystkim, a nie tylko biologiczną czy tylko polityczną, ponieważ tym decydującym elementem o narodowości jest cywilizacja. Czyli może ktoś pochodzić z rodu Polaków, ale do końca nie być Polakiem, a nawet może szkodzić Polakom. Samo pochodzenie nie wyklucza tego, że będzie zdrajcą albo naszym wrogiem. Prawda? Bo w grę wejdą te czynniki albo polityczne, albo czynniki cywilizacyjne. Dzisiaj obserwujemy tendencję taką, żeby zniwelować narody historyczne w Europie i przyjąć jako coś nowego naród europejski. Oczywiście to jest rozumienie polityczne, jako obywatelstwo, będąc obywatelami Unii Europejskiej, mamy stanowić od razu naród, co w perspektywie tak długiej historii narodów historycznych europejskich jest po prostu nieporozumieniem. I przechodzimy więc do trzeciego rozumienia narodu, jakie pojawia się u Feliksa Konecznego. I jest tutaj taka definicja, którą warto przytoczyć z jego ostatniego dziełka, no, w pewnym sensie najważniejszego, bo o ład w historii. Krótkie, ale jest to jakby jego synteza tych wszystkich przemyśleń dotyczących historiozofii. I Koneczny definiuje naród w ten sposób. Naród jest to zrzeszenie cywilizacyjne, posiadające ojczyznę i ojczysty język. A więc jest to definicja, w której uwzględnione są trzy elementy. Pierwszy to jest cywilizacja, drugi to jest ojczyzna, a ojczyzna pisze, jest to zwarty obszar
stanowiący stałą bez przerwy siedzibę i widownię dziejów narodowych. A więc ojczyznę łączy z ziemią i z dziejami, z historią tej właśnie społeczności. Dodatkowo mówi jeszcze o tym, że język może być tylko jeden, ten sam, od początku i bez przerwy uprawiany. A więc tym elementem ciągłości jakiegoś społeczeństwa jako narodu jest ten sam język. Widzimy zatem, że w tej definicji Koneczny nie mówi nic na temat pochodzenia, na temat rasy. I stąd, jeśli będzie charakteryzował różne cywilizacje, to będzie brał pod uwagę te właśnie kryteria. I tutaj jemu się fenomenalnie udało uciec z pułapki antysemityzmu. Bo o tym trzeba powiedzieć. On, na niego jest swoisty zapis, milczenie, dlatego że próbuje mu się przypiąć łatkę antysemityzmu, co jest bzdurą, ponieważ on jako naukowiec i badacz starał się przede wszystkim w oparciu o dostępne materiały rozpoznawać i definiować i analizować zrzeszenia społeczne o charakterze cywilizacyjnym. I tylko to, a nie podejmowania prób łączenia cywilizacji z biologią czy z biologizmem, który prowadzi do rasizmu i potępiania kogokolwiek z tytułu biologicznego. O tym trzeba doskonale wiedzieć, dlatego że tutaj są zastawiane różne pułapki. I teraz, jeżeli chcielibyśmy uświadomić sobie, na czym polega fenomen właśnie tej cywilizacji łacińskiej w odniesieniu do narodu, to musimy wziąć pod uwagę rozumienie cywilizacji, która właśnie jest metodą organizowania życia społecznego, a więc przeniesieniem tego, co nazywamy kulturą, która jest w punkcie wyjścia tym, co należy do konkretnego człowieka, jako podmiotu kultury, na społeczność. I ten tak słynny kwinkung z pięciomian, który Koneczny potraktował jako punkt odniesienia, a więc gdzie mamy w porządku duszy prawdę i dobro, w porządku ciała i materii mamy właśnie zdrowie i dobrobyt i harmonię jako piękno, to stanowi odniesienie dla różnicowania cywilizacji ze względu na to, że w różnych cywilizacjach różne elementy mogą być akcentowane jako najważniejsze. A więc w jakiejś cywilizacji może być lekceważony dobrobyt, w innej będzie lekceważona prawda, w innej jeszcze dobro pojawi się tylko jako dobro moralne, jako obowiązujące tylko jakąś małą grupę, małą czy jakąś, jedną z grup, czy to religijnych, czy narodowych, natomiast w stosunku do pozostałych będzie obowiązywała właśnie inna moralność, czy inna kategoria dobra. Więc tutaj Koneczny wprowadza szereg różnych kryteriów, które pozwalają nam rozpoznawać istotne różnice, jakie zachodzą między cywilizacjami. I to patrząc na, bo niewielu jest w sumie takich teoretyków cywilizacji na tak wysokim poziomie, no bo można wymienić Spenglera, który był w zasadzie samoukiem, Arnold Toynbee, Hilkman był już uczniem Konecznego, takim katolickim historiozofem to był Christopher Dawson. Niewielu jest ludzi, którzy potrafiliby połączyć wszechstronną znajomość historii z refleksją intelektualną nad historią, czyli nie tylko stwierdzanie jakichś faktów, ale rozpoznawanie różnych ciągów szerszych, ideowych, które przenikają historię i są jakby tłem dla wydarzeń, które mają miejsce. I teraz, gdybyśmy chcieli, porównując, określić, na czym polega fenomen cywilizacji łacińskiej w stosunku do zrzeszeń i dlaczego Koneczny nie waha się powiedzieć, że właściwie pojęcie narodu może mieć miejsce tylko w cywilizacji łacińskiej, to odpowiedź będzie następująca. Mianowicie,
są różne zrzeszenia społeczne. I powstaje pytanie, dla kogo są te zrzeszenia i po co? Jeżeli przejdziemy na grunt cywilizacji turańskiej, to całe to zrzeszenie to będą żołnierze, których jedynym celem jest wykonywanie rozkazów władcy. A władca jest ich właścicielem, właścicielem wszystkich żołnierzy, ich rodzin, całego dobytku. Czyli pojawia się takie zjawisko, że człowiek w tej społeczności nie jest ani podmiotem, bo nie ma żadnych praw, ani celem. Czyli temu człowiekowi nic się nie należy. On ma tylko wykonywać rozkazy. A podmiotem i celem jest władca. To jest właśnie fenomen cywilizacji turańskiej. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę cywilizację bizantyńską, to zamiast armii żołnierzy mamy armię urzędników. To, co potem w Rosji nazywano czynownikami. I znowu, zamiast armii jest cała struktura tych czynów było ponad 30. Jak człowiek się urodził, jak Mickiewicz pisze, już miał czyn przyznany, już stopień urzędniczy. Prawda? I teraz w tym społeczeństwie człowiek ma wyższych słuchać, a niższym rozkazywać. Nie ma miejsca na człowieka jako podmiot osobowy, który miałby swoje prawa, które przekraczają również tę społeczność, w jakiej żyje. Ponieważ to ten człowiek ma prawo jako człowiek, a nie tylko jako członek, jako żołnierz czy jako urzędnik. I ten człowiek ma również prawo do szczęścia, własnego szczęścia, czyli osobistego szczęścia, takiego dobra, do którego dąży jako spełnienia własnego życia. I teraz, jeśli przejdziemy na grunt cywilizacji łacińskiej, to fenomen jej polega właśnie na tym, że tutaj podmiotem i celem jest człowiek pojęty jako osoba. Czyli to, co nazywamy w języku technicznym personalizmem. Społeczeństwo jest dla człowieka. Wszystkie organizacje społeczne, jakie spotykamy w danym organizmie, czy to będzie polityka, czy to będzie kościół, czy to będą związki zawodowe, cokolwiek. Racją istnienia jest dobro człowieka. I w tym momencie ta cała hierarchia, jaka pojawiała się w cywilizacji turańskiej czy w cywilizacji bizantyjskiej, ona jest czymś, co należy przekroczyć. Ponieważ człowieka nie można sprowadzić tylko do bytu relacyjnego, a więc bycia w relacji do innych urzędników czy do innych żołnierzy. Ponieważ człowiek jest podmiotem, osobą. I żeby móc swoje prawa jako osoba egzekwować, a więc mieć prawo do móc żyć, zabezpieczenie życia i zdrowia, rodziny czy poznawania prawdy, on potrzebuje pomocy społeczeństwa. I w tym momencie społeczeństwo jest mu koniecznie potrzebne, żeby te uprawnienia każdego człowieka mogły zostać zabezpieczone i wyegzekwowane. I taka idea właśnie społeczeństwa personalistycznego określana jest w tym kontekście mianem narodu. Mianem narodu. To jest właśnie naród. Naród to jest społeczność osób. Czyli uwzględniamy podmiotowość każdego członka tej społeczności i uwzględniamy jego prawo do osiągnięcia osobistego celu, celu ostatecznego. I w tym kierunku właśnie, jak pisze Koneczny, od XIII wieku rozpoczęła się w Polsce ta konstytucja narodu, kiedy uświadomiono sobie, że każdy człowiek jest osobą. I oczywiście to uświadomienie popłynęło ze strony Kościoła katolickiego, bo to było główne jakby wyzwanie dla Kościoła, żeby dostrzec w każdym bliźnim człowieka osobę. Ale pamiętajmy, że to był ze z naszej strony polskiej wyczyn niezwykły, ponieważ tendencja na zachodzie Europy i w kościele zachodnim była inna. Właśnie była bizantyjska i temu przewodzili Niemcy. Stąd nastąpiło zderzenie. I dlatego też Koneczny z taką siłą podkreśla, jak wielką rolę odegrali Polacy z Pawłem Włodkowicem na czele na Soborze w Konstancji, gdzie właściwie walka
szła o to, jaka będzie przyszłość i Europy, i Kościoła w Europie. Ponieważ dominowała wizja bizantyńska, która szła z Niemiec. Więc to jest osiągnięcie niezwykłe i dzięki temu Europa się nie zbizantynizowała, wówczas przynajmniej, a Polacy zaczęli rozwijać pojęcie narodu właśnie jako społeczności personalistycznej. I nasza walka dziejowa w Polsce, czy w Rzeczypospolitej wówczas, czy poza Rzeczą Pospolitą, za wolność naszą i waszą, to był wyraz przynależności do cywilizacji łacińskiej, czyli uświadomienia sobie, że my mamy prawo do wolności i że inni też mają prawo do wolności, nawet jeśli są poganami. To była ta idea uniwersalna, która znalazła swoje odzwierciedlenie i jakby zmaterializowanie konkretnie w dziejach polskich. I to się dzieje ciągle, to się dokonuje teraz na naszych oczach. To się dokonuje na naszych oczach. Siła cywilizacji łacińskiej w odniesieniu do narodu polega na tym, że cywilizacja ta odradza się oddolnie. To jest ten fenomen. Ona się odradza oddolnie, ona nie jest narzucona. Czyli proszę zobaczyć, Warszawa, stolica Polski, kilka dni temu. Władze ze swej strony nie organizują nic. Poza ubogą oficjalką, fałszywą, kłamliwą, bo widać, że to wszystko jest nieszczere. Ludzie sami się organizują, robią pochód, rekonstrukcję, no to nasyłają na nich jakichś lewaków niemieckich. Proszę zwrócić uwagę. Tym ludziom nikt nie mówił i nikt nie pomagał oficjalnie ze strony struktur państwa, żeby zorganizować taki pochód. A tu mamy ułanów, mamy szwoleżerów, no nieprawdopodobne. To jest właśnie naród cywilizacji łacińskiej. On odradza się od dołu i tym, kogo porywa, jest młodzież. Więc to, co się dobre stało po tym wszystkim, kiedy teraz miałem zajęcia ze studentami, młodzież to śledzi i ja widzę, że ci ludzie się zmieniają. Nagle to ich wciągnęło. Wciągnęła ich walka o wolność. Walka o wolność do dobra i do prawdy, bo taki jest sens wolności w dziejach Polski. I dlatego dla nas, jeśli osiągnęliśmy ten najwyższy typ cywilizacji, jakim jest cywilizacja łacińska, i kiedy inne cywilizacje traktują nas jako zagrożenie właśnie dla swoich niewolniczych systemów, musimy liczyć się z tym, że ta walka ciągle będzie trwała. Ale ona ma swój głęboki sens. I dlatego, mimo tych trudności, warto należeć do narodu polskiego. Dziękuję bardzo.